Halo, halo, cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale Persona 5 Royal. Jeżeli dobrze wiecie albo nie wiecie, na moim kanale jest ukończona cała gra Fire Emblem Three Houses i to była mega, mega przyjemna strategia, tak myślę, strategia z elementami zarządzania swoją drużyną plus bycia nauczycielem i uczenia swoich uczniów, jak mają być dobrzy, w czym mają być dobrzy, rozwoju tych postaci. Fabularnie mega się wciągnąłem. To było moje pierwsze zetknięcie z tego typu grą i teraz, gdy zostałem zachęcony do zagrania w Personę 5 pod pretekstem, że jest to gra inna niż Fire Emblem, ale ma takie wspólne motywy, wspólny motyw zarządzania czasem wolnym, więc myślę, że to może być bardzo przyjemne. Dużo widziałem początkowej części gry, więc jest mega klimatyczna. Gra wygląda przepięknie. Wstawki animowane, prosto z anime, to jest mega, mega wizualnie dobre. Od razu mnie kupiło. Natomiast ta gra jest na jakieś 100 godzin lekko ręką. I to jeszcze bez zrobienia dodatkowych rzeczy. Więc biorąc pod uwagę, jak bardzo jestem powolnym graczem i bardzo dużo gadam o jakichś rzeczach niezwiązanych z grą i później powoli gram, to możemy się zamknąć w dużej ilości godzin. Będę starał się pewnie gdzieś tam po 20-30 godzinach przyspieszyć, no bo wiadomo, że nie możemy teraz spędzić całego życia nad tą grą, ale korzystając z tej okazji, że niewiele się dzieje na rynku gier, niewiele nowych premier wychodzi, pomyślałem, że jeżeli nie teraz, to kiedy mógłbym zainwestować ten czas w grę, która tak bardzo mnie wstępnie interesuje. Więc co mogę powiedzieć? Jeżeli jesteście chętni, jeżeli chcecie przeżyć ze mną tą historię, to zapraszam was serdecznie. Jeżeli chodzi o mój sposób, jak tą grę będę przechodził, to będę ją przechodził głównie będę ją przechodził samemu na początku, a później będę ją przechodził w formie audycji na żywo, tak żeby to tak mniej więcej wyrównać, ponieważ wiem, że na żywo będziemy mogli sobie trochę pogadać o innych tematach jeszcze, a wiem, że ta gra, jeżeli ma zarządzanie wolnym czasem, to pewnie w pewnym momencie stanie się powtarzalna. Tak przynajmniej było Fire Emblem, że później motywy rozmawiania z ludźmi były bardzo powtarzalne i fajnie, jak po prostu będziemy grać na żywo w to, żebyście mogli wejść, przyjść tutaj i na żywo ze mną tą gierkę przechodzić. A z drugiej strony ci wszyscy, którzy będziecie chcieli oglądać to wszystko na YouTubie, to będzie tutaj udokumentowane w ramach odcinków jakichś 30-minutowych, tak żebyście się też nie przerazili, chociaż jeżeli ta gra ma trwać 100 godzin, to prawdopodobnie powinienem te odcinki później wydłużyć tak do godziny, żeby to nie było 300-odcinkowa seria czasem przypadkiem, czy coś tego typu. No ale cóż, zobaczymy. Jak najbardziej. Powiedzmy tak, Fire Emblem to był dla mnie taki test wytrzymałościowy, czy ja jestem w stanie grać w gry dłuższe, no bo tam chyba zajęło mi to 30-40 godzin, więc niezbyt dużo, jeżeli porównasz to do tej gry, ale bardzo dużo, jeżeli porównasz jakąkolwiek inną grą z zachodu tak naprawdę, bo no, myślę, że gry 30-40 godzin to już tak naprawdę jest liga Red Dead Redemption 2 i to też była bardzo męcząca gra, jeżeli chodzi o długość. Natomiast takie jest trochę podejście, że będziemy ją przechodzić stopniowo, więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś z was lubi taką serię, to mam nadzieję, że ze mną będziecie go spędzać. Jeżeli macie jakieś komentarze, opinie, wsparcie, jakieś wskazówki, to dajcie znać, bo zdaje mi się, że to może mi pomóc po prostu z płynnością grania w tą gierkę. A teraz zanurzmy się w fabułę, bo myślę, że będzie nieźle. Thieves Guild. You can use a variety of features by connecting to the network. Do you want to connect? Mogę dołączyć jakieś gildii złodziei, która zapewnia mi jakieś dodatkowe funkcje poprzez połączenie z internetem. Czy ja to chcę zrobić? Chcę zrobić, spróbujmy to. Jeżeli chodzi o moje tłumaczenie, to gra jest niestety w języku angielskim. Nie jestem tego fanem. Natomiast wiem, że o tyle nawet nie jestem fanem tego, że gra jest po angielsku, to jeszcze wiem, że nie wszystkie dialogi są przetłumaczone na voice acting. Przetłumaczone? Nagrane. Nie są nagrane w formie głosu. Więc będę starał się to wszystko tłumaczyć, a przynajmniej jak nie wszystko, to tłumaczyć szczególnie te takie fabularne wstawki. Natomiast myślałem przez chwilę, żeby może zrobić jakieś napisy albo jakieś dialogi w związku z tą grą, ale myślę, że to jest
zbyt długa seria, więc będę starał się to wszystko tłumaczyć. Jeżeli czegoś nie jesteście pewni i chcielibyście się dowiedzieć, to zapytajcie mnie w komentarzach. Jak najbardziej w następnym odcinku będę mógł się do tego odnieść i na tyle, ile ja zrozumiałem, no bo też wiem, że ta gra może być w jakiś sposób enigmatyczna na początku, szczególnie, że to jest jakiś świat, którego ja nie znam kompletnie. Nie grałem żadną inną personę wcześniej, więc jeżeli lubicie taką perspektywę lajka, jesteście specjalistami tej gry, chcielibyście mi pomóc, albo wręcz też jesteście takimi nubkami jak ja, to może razem to przeżyjemy. A jeżeli ktoś z was jest nubkiem i by chciał zobaczyć, jak ta seria jest pokazywana przez kogoś, kto już tą grę przeszedł, to ta gra została jakby tak zachęcona mi przez youtubera TheGeralt39. To jest super gościu. Mega fantastycznie się go ogląda, więc jeżeli ktoś z was by chciał zobaczyć u niego, jak to będzie szło, ale ostrzegam, gość jest mega dokładny i będzie to przechodził pewnie 3 razy dłużej niż ja, więc jeżeli macie tyle siły, to zapraszam, ale to na własną rękę. Mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie ze mną i będziecie chcieli poznać perspektywę gościa, który nie zna tej gry, bo wydaje mi się, że to jest zawsze fajna perspektywa, taka na świeżo, taka w ciemno. Niesamowicie, po prostu sama ta wstawka potrafi człowieka od razu wciągnąć w nastrój tej gry. To jest jakie intro, znaczy, przepraszam, jakie menu, jakie, to jest niezłe. Masakra. A to się zdziwiłem, że ta gra będzie w taki sposób uderzać, w taki rytm, w taki nurt. No cóż. Mamy znaki zapytania, co to oznacza? Nie wiem jeszcze. No dobrze, ale jakie są wasze wrażenia po intrze? Bo ja mam wrażenie, że to jest dobre intro z poważnego anime i to jeszcze z jajem. To mi się mega spodobało. I kiedy widziałem ten zwiastun, pomyślałem sobie, że to jest coś ciekawego, że rzadko widzę gry, które tak bardzo łączą się z formą anime, tak z formą animowaną. To jest mega dobre i uważam, że to jest kierunek, który jeszcze w moim gamerskim serduszku nie został dobrze rozwinięty i cieszę się, że będę mógł w tym kierunku pójść. Story is a work of fiction. Ustawiłem sobie przed chwilą pewne opcje w grze, więc przeskipowałem to i dowiadujemy się, że ta historia jest fikcją. Similarities between characters or events to persons living or dead in your world are purely coincidental. Wszelkie podobieństwa między postaciami albo zdarzeniami, które się odbywają do jakichś osób żyjących albo martwych na tym świecie jest przypadkowe.
Only those who have agreed to the above have the privilege of partaking in this game. Wszyscy ci, którzy się na to zgodzili, mają opcję, żeby mieć przyjemność z tej gry. Tak jest, zgadzam się. The contract has been sealed. Kontrakt został podpisany. The world is not as it should be. It's filled with distortion, and ruin can no longer be avoided. Ten świat nie jest taki, jaki powinien być. Jest wypełniony czymś złym i to nie może być już więcej ignorowane. Those who oppose fate and desire change, from time to time, they were referred to as tricksters. Ale są ci, którzy postanowili to zmienić i z czasem nazwali się tricksters. You are the trickster. Now is the time to rise against the abyss of distortion. To my jesteśmy tricksterami i to jest czas, żeby przeciwstawić się temu złu. Gra wygląda niesamowicie. Kurczę, nie mogę się doczekać, aż zobaczę na swoje oczy, jak wygląda w samej rozgrywce. O nie, coś tutaj jest. Agenci zdają się wiedzieć kim jesteśmy. Jesteśmy jakimś złodziejem. Nie wiem, czy będziemy tą postacią grać całą grę. Chyba tak, bo wydaje mi się, że na tyle, co widziałem tą grę, to byliśmy właśnie my. Boisz voice. Boisz znaczy, że chłopięcy głos, tak? Dobrze, teraz czas biec. Okay, gra nam mówi, że to są męskie, żeńskie głosy, ale nie mówi, kim oni są. Zdaje się, że to są nasi przyjaciele, których ja nie wiem, kim oni są, bo nie dotarłem do tego momentu popularnie. Więc dla mnie to na razie jeszcze ten początek będę wiedział mniej więcej, o co chodzi, ale później to będzie zupełnie na ślepo. W sensie to, co będę znał, to jakiś na ten moment chyba z 5 godzin gry znam może i to znam w stylu. Grałem sobie w coś i słuchałem pobocznie, więc też nie do końca jestem pewien. Who's that? Don't worry about us. Just concentrate on getting away. Okej, oni nam pomagają. Chcę się skaczyć. Jezu, jaka ta gra jest piękna. O mój Boże. Ta gra wygląda jakby była prosto wyjęta z jakiegoś super rozwiniętego peceta, a jednocześnie jest grą typu, która mogłaby być swobodnie. Ma być swobodnie na Switchu. Inari. Jakiś Inari tam jest. Nie, czy ta gra będzie polegała na takich platformówkowych miejscach? Czy to jest tylko tak wyjątkowo na ten moment? Don't
Teraz dokąd? Na dół? Escape from casino. Czy mam uciekać z kasyna? A, w ten sposób. Stop right there! A im co się stało? Jesteśmy Joker! Tak będzie wyglądała nasza rozgrywka. O kurde, teraz jak to działa? Mogę strzelać! Okej, okay. Ale co mogę jeszcze zrobić? Persona, use the skill. Mogę użyć skill jakiś. Colossal psychic damage. Heavy curse damage. Nie wiem co mu zada więcej. O, za to płacimy życiem. Niesamowicie wygląda, ja nie mogę. Aha, mamy potionki. Defend yourself, możemy się bronić. Niesamowite. Ich życie jest określone tym serduszkiem, to jest też dobre. Na szczęście na razie wszystkie dialogi są czytane, ale spokojnie, później będzie tak jak to typowo w japońskich grach, będą pewne dialogi, które są po prostu tekstem. Kompletnie nie jestem fanem czegoś takiego, ale rozumiem, jeżeli gra jest na 100 godzin, to nagrywanie tego wszystkiego to byłoby koszmar. Dobra, biegnę. Mamy mapę, super. Fajne jest to, że mamy takie fioletowe znaki pod nogami. Nie wiem, co to oznacza w ogóle. Nie wiem, dlaczego to się pojawia w ogóle. Skąd nasza postać takie coś ma? O nie. Agent nie można znaleźć. Dobrze. Jak mam teraz te takie, nie wiem, co to jest, trójkąty? Chyba jakieś takie znaczki rozmazania po bokach ekranu, to znaczy, że jesteśmy niewidoczni w tym momencie. Nigdy nie uciekniemy, jeżeli będziemy walczyć. Mamy się schować gdzieś w cieniu, żeby nie dać na siebie zwrócić uwagi. Okej. Okay. Widać, że agent nie jest pewien, czy my tu w ogóle byliśmy, więc mamy dzięki temu nad nim przewagę. Widzę, że to jest jakaś ustawka. Oni wiedzieli, że tu będziemy. Pan z ptakiem na twarzy mówi, że jak się nie pośpieszymy, będzie przerąbane. I to może być prawda, że będzie więcej strażników, więcej agentów. Hej, dziewczyna sugeruje, że możemy tam do góry pójść i że to byłaby super metoda. L1 to był lewy przycisk. Wow!
Czyli na ile takie motywy będą oskryptowane, a na ile będziemy rzeczywiście mogli w taki sposób się poruszać. Joker, stop! It's an enemy right near you. Jak to się w ogóle dzieje, że... Jak to się w ogóle dzieje, że jakby my tylko my walczymy? I'll end this right now. Joker, it's her. She's the weird reading I've been getting. My weak self relied on you so much. That ends today. Let's do this, Senpai! The enemy readings have decreased? Ona nazwała nas Senpai, że musimy to pokonać. Senpai znaczy, że my jesteśmy... Że my jesteśmy jakby jej mistrzem, jak rozumiem? Tak z japońskiego, tak ja nie jestem specjalistą, więc tak I guess, tak myślę przynajmniej. Myślałem, że poznamy ten... Aha, czyli minęło trochę czasu, od kiedy walczyliśmy ramię w ramię. Czyli okazuje się, że my ją znamy, albo znamy przynajmniej jej... osobę, albo poznamy jej osobę, no nie wiem, jest to jakaś taka mysterious girl, czyli jakaś ukryta dziewczyna, skryta dziewczyna, tajemnicza dziewczyna, o tak, tajemnicza dziewczyna. But this time, it's my turn to come to your aid, senpai. Now let's win this! Okej, czyli wychodzi na to, że tym razem to jest... Tym razem to ona będzie nam pomagała, a nie my jej. Czyli ostatnim razem my jej pomagaliśmy, wychodzi na to. To jest ciekawe, co? A ja w ogóle myślałem, że jak ona przyszła, że to będzie nasz główny przeciwnik, że jakby tutaj poznamy naszego największego wroga czy coś. A to się okazuje, że nasza przyjaciółka, a przynajmniej w tym momencie sobie pomagamy. Nie wiem, czy to później będziemy też sobie pomagać, ale w tym momencie sobie pomagamy. Pisko wygląda niesamowicie, po prostu widzieliście to? What? Ale to jest niesamowite. I genuinely have no clue what just happened, but I take it you're okay? Wait, bad news. Enemy backups headed your way. You need to book it right now. Please go. I'm going to make it harder for them to track you down. You still have something you need to do as a phantom thief, right? Then I won't stop you. Since I'm not a member of the Phantom Thieves, I'm in no position to interfere. Ona powiedziała, że już nie jest Phantom Thievesem, czyli nie jest jakimś fantomowym złodziejem, czy coś tego typu. Ale jej zadaniem będzie to, żeby zwrócić uwagę przeciwników i żebyśmy mogli uciec, ponieważ my coś jeszcze mamy do zrobienia dla Phantom Thieves. Czyli coś oznacza, że my, że jakby mamy jakąś rolę do spełnienia jeszcze w tym momencie. A przy okazji jeszcze ona, być może ona będzie chciała z nami się kumplować, jak my już nie będziemy Phantom Thievesem. Nie wiem w jakim etapie gry my startujemy, nie wiem jaka to jest część gry, nie wiem w którym momencie jesteśmy, żeby wiedzieć realnie, czy my ją jeszcze poznamy, czy co. Not alone.
Find them and kill them all! Something wrong? The exit should be up ahead. You're there. That's just how it is. After that commotion, the bottom floor is completely closed off. Hey, can you make it? Over there! There's nowhere to run! See ya! What a show-off. You're so reckless, you know that? These readings. It can't be. What happened? An ambush? Joker, can you handle this? Joker! Oh no! Capture him! Let's go! Go, go, go! Go over there! Wydaje się, że to była zasadzka. To find some kid. You have your teammate to thank for this. You were sold out. Ktoś nas sprzedał. Suspect confirmed. Cuff it. Że ma jakieś takie ogromne wrażenie, jakoby ta gra miała jakieś takie duże podłoże, które kojarzy mi się z Incepcją. Guess the drug was too strong. Chodzi na to, że środki były za mocne i nie możemy się obudzić, czy coś. Chociaż chyba sprali nas równo, co? No dozing off. Still don't get it, do you? Give it up! O kurwa. Come on, cooperate. What? You want another shot? O, nas przesłuchuje jakiś zły glina, na maksa zły glina. Huh? What about the camera? Are you thinking it can be used as video evidence? What do you mean? Still haven't figured it out. There are no laws here to protect criminals like you. Chodzi na to, że żadne prawo nas tutaj nie może chronić i te nagranie, które mają na nas, to znaczy widzisz, kiedy mają, że my po prostu byliśmy pobici, to jakby to nie pomoże nam. Talk about the works. To think that all those crimes were led by a punk like this. And you seem to be enjoying every second of it. Huh? Się mówi, że cieszyliśmy się tym. I że to, że te wszystkie morderstwa i to wszystko, co zrobiliśmy, to jakby było dla nas takie miłe, przyjemne i w ogóle, a okazało się, że to wszystko było zrobione przez jakiegoś punka, dziecka punka. Okej, okay, poziomy trudności. Save. A, że poziom drogi możesz zmienić w każdej chwili. A, grając na trybie save nie można zmienić już poziomu trudności, a grając na easy można zmienić. A czy grając na easy można zmienić na save? nie rozumiem, dlaczego. Że ktoś wprowadza opcję save, która jest super łatwa do bawiania się historią, a jednocześnie nie pozwala ci już zmienić poziomu trudności, jakby było jednak za łatwo. Dlaczego? Ale jak już grasz na łatwym, to poziom trudności możesz zmienić. Ciekawe, czy na save, czy tylko na normal i wyższe.
Okej. Ale to jest niby dla... walki są optymalizowane dla początkujących graczy. Nie możemy zmienić poziom trudności w każdej chwili. Wydaje mi się, że pójdziemy pod easy. Tak mi się wydaje. Zresztą możemy zmienić, nie? Więc może normal. Ale weźmy easy, bo ja nie umiałem w tą gierkę grać. Zobaczmy sobie na łatwym. Ewentualnie będzie za łatwo, to zmienimy na normalny. Czemu nie w sumie? To jest dobra opcja. Safe to jest przesada. Wydaje mi się, że może zepsuć trochę zabawę. You should know your place. Sign here. It's a confession under your name. Oh fuck, musimy podpisać jakieś... Nie wiem, to... musimy podpisać nasze przyznanie się do winy? W momencie, w którym nie wiem, jakie są nasze, tak naprawdę nasze winy, bo nic nie pamiętamy. Więc... Nie wiem, co wybrać. Ale może ten wybór, co powinniśmy wybrać, dokonamy następnym razem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten pierwszy epizod wam się podobał. Dajcie znać, jakie są wasze wrażenia. Fajnie byłoby się dowiedzieć, co ewentualnie ulepszyć, co ewentualnie poprawić. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że się dobrze bawiliście. A ja tymczasem będę leciał. Dziękuję, do usłyszenia. No i cześć.